Koliber, bardzo proszę teraz. Panie ministrze, zdawałoby się, że w koalicji powinna obowiązywać jakaś elementarna lojalność. Chciałbym się dowiedzieć, skąd taki ośli upór PSL przeciwko reformie sądownictwa autorstwa ministra Gowina. Jakby pan nie wiedział, to w tej chwili polskie sądownictwo jest jednym z najmniej efektywnych w Europie. Mamy przewlekły czas rozpraw. Przegraliśmy całą serię spraw w Strasburgu właśnie ze względu na to, że nie umiemy zapewnić spraw w odpowiednim czasie. Tymczasem PSL się broni rękami i nogami przed tą reformą. Próbuje straszyć ministra Trybunałem Konstytucyjnym. Dlaczego? Po co? Przecież to ma posłużyć obywatelom. No właśnie, sądy rejonowe, które są ograniczane w swoim funkcjonowaniu, tam nie ma kolejek. Tam są bardzo szybko rozpatrywane sprawy. One powstały w powiatach. Wójtowie, starostowie dali swoje najlepsze obiekty. Tam nie ma przewlekania procesów, prawda? Czyli my chcemy ich bronić, a nie przedłużać sprawy, ale o których mówimy. Ale przeniesienie części spraw z wielkich miast tam pozwoli usprawnić procedurę. To, co powiedziałem, skoro w miastach tak długo czekają ludzie na procesy, wiadomo, i w sprawach gospodarczych to jest jeden z większych kłopotów, jeżeli chodzi o gospodarkę, to po prostu w tych sądach rejonowych nie ma kolejek, ludzie mają blisko, to służy tym społecznościom lokalnym. Po co to zabierać? Po co psuć tą strukturę, gdzie to normalnie funkcjonuje? Trzeba poprawić funkcjonowanie tamto, gdzie chodzi, tak jak pan powiedział, właśnie w dużych miastach.